Tak mi się wydaje. 40, dzień dobry. Dzień dobry. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management needs... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Dobra, ogarniam taksówkę. Fajnie. Dobra, myślałem, że to już będzie koniec. Ja już tak patrzę, mówię, nie, no proszę, nie róbcie mi takich rzeczy. Ale tak się nie stało. Okej, okay, jest miejsce taksówkarska i ja to... Aha, muszę tutaj wsiadać po prostu, no dobrze. Może być. Naciśnij, by wyłączyć misje taksówkarskie. Po prostu mam ogarniać misje taksówkarskie, tak? To jest jakby wszystko tutaj? O! O! Prawie mi ryj urwało, ale... Sorry, za tego psika. On nawet... Kurwa, jak ja mam mało czasu w ogóle. Dlaczego tak mało? Dlaczego tak mało czasu jest? No jestem, halo. No, będzie schodził 2 lata. This is my fare. Back off, asshole. Rozumiem, będziemy się napierdalać, tak? Z taksówkarzami. No spróbuję. Czy mogę jakoś inaczej, bez strzelania? Nie chcę się strzelać tutaj z nim. Czy w zasadzie do niego nie chcę strzelać, ale obawiam się, że może być problem, żebym go inaczej zmusił do tego, aby się zatrzymał i jakby gość wysiadł. No widzę, że tutaj niewiele daje obijanie. Czekaj. Dobra. Wsiadaj. Wsiadł. Zajebiście. Mega taksówka. No! Kurwa. No nie wyhamowałem. Choć chciałem, ale nie udało się. No dobrze, tutaj. Tu jest w porządku. Tu jest ok. Wszystko działa. Pięknie. Dobrze, że ten element też nie jest na czas. Jej, 1000 dolków. Było warto. Naprawdę było warto za te kurwa 1000 dolków. Ogarnąć.
podwózkę i dojechać tutaj typa z konkurencji. Teraz tak. No myślę, że maksymalnie dwie misje jeszcze dla taksówki. Nie wiem ile jest. Jedna, ale... Znaczy no jedna na pewno, ale myślę, że maksymalnie dwie. No i chyba jednak po tej taksówce już ten... Co ja robię? Gdzie ja jadę? Po tej taksówce... No chyba już Sony zadzwoni, bo nie wydaje mi się, żebym coś jeszcze fabularnego mógł tutaj zrobić. Chyba... To nie chce mi się wierzyć. Chyba, że będą mnie męczyć tutaj pod kątem ogarniania tych misji typu tam jazda samochodzikiem z lodami. No wolałbym, żeby tak nie było. Bo jednak to nie jest zbyt ciekawe. No ale biznes kupiony. Wszystko kurwa zostało kupione. Wszystko co mogłem zostało kupione. Tak. Dokładnie tak. Trzeba tylko save'a. Trzeba jeszcze save'a. Okej. Zajebista dzielnica, co chwilę się strzelają. Dobra, jadę. Zniszcz trzy taksówki konkurencji. Kurwa, co tu się dzieje? Halo. A to moi się strzelają. Z jakimś gangiem. No to fajnie akurat. To przyjemnie. Na pewno pilnują porządku. Na pewno... Co takie ślady? Aha, bo jakoś przyjechałem. No to się zdarza, to się zdarza. Ała. To się zdarza niestety. Dobra, jedź. Proszę cię. Zróbmy tę misję. Ona nie powinna być naprawdę tutaj no, problematyczna. Tylko kurde, te taksówki to chyba sobie jeżdżą po mieście, więc pewnie mi trochę zajmie, zanim dojadę wszystkie trzy. No tak, one są w ruchu. Dobrze. W porządku. Myślę, że i tak jesteśmy w stanie dojechać ten temat do końca. Dobra. Jedna out. Jeszcze dwie. No jak widać, nie jest to zbytnio skomplikowane. Nawet mi policja nie goni. Nie, żebym prowokował, ale... No nie goni. A wydaje mi się, że jest parę powodów, dla których mogłoby mnie gonić, ale no... No nic, no dobrze. Kurwa, jak jeździsz, człowieku, naprawdę. Okej. Druga ogarnięta. Tak jest. Czyli została trzecia, ostatnia, która chyba jest nawet blisko. Nawet jedzie w moją stronę, więc idealnie. A już kurwa nie jedzie. Jechała, ale nie jedzie. Dobra. Jest trzecia. Koniec misji. Bardzo trudna misja. Bardzo skomplikowana. No to będzie jeszcze jedna misja, gdzie taki zestaw taksówek właśnie konkurencji podjedzie do nas. Na pewno coś takiego będzie, bo to kojarzę. Więc jeszcze jedna misja będzie na pewno. Może to będzie ostatnia właśnie. Związana z taksówkami. Jedź po Mercedes. No jadę.
Jadę. Mam nadzieję, że jest w tym mieście. Ja nie wiem, o co tym ludziom chodzi, dlaczego oni tak jeżdżą w taki sposób. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Halo. No właśnie, nie chciałem was potrącić, panowie. Kurcze. Nie mam maski. Już jest po masce. Dobra. Tutaj możemy sobie wjechać, czy... Tu jest jakiś lajtowy wjazd? W miarę tak. Kurde, tu będzie ta ekipa taksówkarzy, 100%. A jeszcze nie będzie Sony, jeszcze będzie... z Cortezem misja chyba. No Santa Mercedes. No sporo ich jest. Nie ukrywam, sporo ich jest. I co? Kurwa mać! Plan miałem dobry z tym strzelaniem. No ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia, jak widać. Trochę szkoda. Ale to już bankowo jest ostatnia misja dla taksówkarzy. Mogę do nich postrzelać trochę, tylko muszę po prostu uważać, żeby nie za mocno, bo za szybko wybuchnie auto. No i potem dostanę rykoszetem jak teraz. Niepotrzebnie. A tam będzie ścisk, bo oni wszyscy ruszają nagle. Także trzeba być na to przygotowanym. Dobra. Broń jest, Kevlar mam, tylko... Znaczy, myślałem, że nie będę mógł wysiadać, a okazuje się, że mogę wysiadać, także to jest całkiem... Czy w ogóle ustawię już... mniej więcej w tę stronę. Będę do nich walił. No Santa Mercedes. Jaki gang taksówkarski, kurwa. No i co? Aj, skończyły mi się naboje. Amunicja. Ale to nic, oni sami się rozpierdolą. Wystarczy jeździć w kółko. Nie są w stanie mnie dojechać. Sami się poobijają. Nawet ich rozwalać nie muszę przecież. O! No, bo się zrobiło groźnie przez chwilę. A i wjeżdża jakiś kaban teraz potężny. Kurwa, tego nie przewidziałem. Bez broni może być to trudne. Powiem szczerze. A może uda mi się zrobić tak, żeby on... Wiecie, o co chodzi? Może w ten sposób. Ciekawe, czy to jest możliwe. Spróbujemy.
No prawie. Prawie, ale jednak się nie udało. Użyj detonatora, by uaktywnić bombę. Wpadł do wody. On kurwa wpadł do wody. Sam. Niesamowite, niesamowita misja. Niesamowity... A nieważne, nieważne. Dobra, mamy to ogarnięte. A, ja sobie rozjebałem taksówkę. No zajebiście. No to czekam na telefon teraz. Tak szczerze. No łatwo. Czekam na telefon, no bo co mam zrobić? Tylko, że do mnie nikt nie zadzwoni, jak będę jechał autem, więc muszę wyjść z tego auta jednak. Ale nikt nie dzwoni. Nikt nie dzwoni. Co muszę zrobić, żeby ktoś zadzwonił? Żeby Sony zadzwonił. Bo ziomek nie dzwoni. Czy ja mam tu jakieś misje? No kurde, nie. No nie mam, już jest wszystko zrobione. Już jest... misje z lodami? Trzeba to zrobić? Ale bo ja mam to kupione, ale myślałem, że nie muszę tego robić. Kurwa, jak będę musiał to robić, to... nie będzie mi się chciało, bo wydaje mi się, że tam chyba jakby nie ma limitu. Mogę się mylić oczywiście. Mogę teraz pierdolić głupoty, ale wydawało mi się po prostu, że tam nie ma limitu. Muszę. No dobra. No to zrobimy. To zrobimy. Myślałem, że to jest, wiesz, że to jest opcjonalne po prostu. Że mogę sobie tak farmić po prostu pieniądze. Jeżdżąc z tym autkiem. I sprzedając śmieszne lody. No ale jeżeli trzeba, to chuj. O, źle pojechałem. Źle pojechałem. Jeżeli tak, no to po prostu to zrobimy i tyle, no już trudno. Poczekaj, tu jest safe? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. No dobra. Tylko ile ja muszę tych klientów mieć? Rozprowadzaj śmieszne lody po mieście. Ile... Najgorsze jest to, że nie mogę tym swoim sprzedać tego. A jak jest oczywiście teraz tutaj najwięcej. Dzień dobry, może loda. Kolego, może chciałbyś loda? No nie chcesz. Ile tych transakcji musi być? Może loda? Ona tak. Ona chce. Niby na 50 trzeba wysiąść z auta. Dobra, wysiadamy przy save'ie po prostu. I chuj. Tu jest save. No, oby się udało. I co? Jest git! Mieliście rację. To dobrze. To dobrze, to się cieszę, elegancko. Patrz i od razu dzwoni. Od razu dzwoni. Hey, hello, Tommy, we got a situation over at Printworks. You better go and check it out.
W drukarni. Mhm. Dobra, save'niemy sobie. Save'niemy sobie. Pojedziemy do tej drukarni. No będzie wątek z Sonym, nie? Ale wydaje mi się, że jeszcze coś z Cortezem będzie, że jeszcze Cortez się chyba musi... Co oni kurwa, czemu oni wbiegli mi pod koła? Pojebani są w tym mieście. Popierdoleń. Może czekać jedziesz, dobrze. Wydawało mi się też, że gdzieś chyba tutaj klub był do kupienia jeszcze jakiś, ale może się mylę. Dobra. Jedźmy, jedźmy do drukarni. Ale tam chyba nie będzie od razu wątku z Sonym. Przede wszystkim finał z Sonym jest w willi, nie? O ile dobrze pamiętam. Gdzie on z tym cholernym miniganem lata. No to teraz tak. Ja się muszę też przygotować na tego minigana. I musiałbym mieć ogólnie na tej misji jakąś też potężną, powiedzmy, broń czy zestaw broni. To będę musiał kupić. A nie mam kasy. Więc zahaczymy sobie na pewno o willę tutaj, żeby jakiś hajs odebrać. Bo coś tutaj będzie. No szału nie ma, ale zawsze coś wpadnie. Haracz z biznesów? Aaaa. To ja tego wątku w ogóle nie pamiętam, powiem ci szczerze. Kompletnie. Ciekawe, dobrze, że mam Kevlar. Chociaż kupiony. I takie tam. Nie, ale powiem, nie, kompletnie kompletnie tego wątku, tak haraczu mówisz, nie pamiętam. O, pięknie. Nie pamiętam, jak to w ogóle może wyglądać. Dobra, jest safe. Okej, druga w nocy, idealnie. No, zobaczmy. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was Ferrello's money. Oh, I feel like crap. Ferrelli? Sonny Ferrelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. Pop. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Co fajne? Wciągnęła, mówisz. No może. SnowRunner to jest jazda chyba jakimiś tam autami po takich niewdzięcznych terenach, nie? Dobrze kojarzę, czy totalnie pojebałem? Ciężarówka. No, no, ale dobrze myślałem, okej. Okay. Jeżeli to jest w plusie, no to może sobie sprawdzę. Przewóz drewna. O, właśnie, ten motyw kojarzę. Kurwa mać! O, stary. Ej, co on mi zrobił? Ale mi pierdolnął. I on mnie zabije. Na śmierć. Dobra, dawaj. Dawaj mi tą strzelbę. Ej, to nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste, chyba. Ale z drugiej strony. Idealnie pierdolną na tym motorze. Dobra. To było mocne.
Więc jeszcze jeden chyba został, tak? Czy ilu tam? No ale nie podoba mi się ten motyw haraczy. Bardzo mi się nie podoba. No to trzeba ich dojechać w takim razie. I to konkretnie. O, jeżeli jest na motorze. Nie wierzę, kurwa. Nie wierzę. Nie wierzę, że to się stało teraz. Taksówką go dopierdolę. Normalnie taksówką go dopierdolę. No okej, okej. Czekaj, tu muszę wjechać. Gdzie on kurwa jest właściwie? Przepraszam, ale... Już jest tam. Dobra, jadę po niego. Zaraz go dojadę, słuchaj. Myślę, że się uda. 6 rano. Taksóweczka. A typ od rana zbiera haracze. No nieźle. Okej. Mafia jest w klubie Malibu. No jadę do tego klubu Malibu. No spokojnie, tak? Robię co mogę. No szybciej chyba nie pojadę. Kasę nam zabierają. No co za... Co za ekipa, ty. Dobra. Jedź. Tu jest. No typ pierdolnął na tym motorze potężnie. Nie wiem, co on zrobił, ale tam jest jakiś... Nie chciałem strzelać, bo policji było dużo dookoła. Ale ja spokojnie ich... autem. Oni się sami rozpierdolą z tego, co widzę. Ja tu za wiele nie muszę robić. Mega mafiozi. Mogę sobie to pozbierać. No kurwa, trochę hajsu wzięli. Ale widzę, że ich... No sporo ich jeździ, niestety. Tylko, że oni na tych motorach to... Sami się po prostu wykończą. Mega mafia. No Sony ma potężną ekipę, naprawdę. Czekaj, teraz są z tej strony. Skoro są z tej strony, to co ja tam miałem? A tutaj! No patrz. No nie, oni są beznadziejni, naprawdę. To jest po prostu... No to jest hit. Dobra. Stary, tutaj. Jeszcze sobie save'a walnę. No i czekam na telefon, kolego. Będzie, nie będzie? No pewnie, że będzie. I teraz Lens właśnie nas robi w chuja. W tym momencie Lens robi nas. Jeszcze raz sobie zapiszę, żeby było już po telefonie. O 20? Nie, no normalnie podczas dnia. Chcę, żeby słoneczko świeciło, Miami Vice, te sprawy. 8 rano, elegancko, wszyscy koszule wyprasowane, jedziemy. I teraz Lens. Teraz Lens nam powie, że... No właśnie, co nam powie? Jak to wytłumaczy? Jak on to kurde wytłumaczy? Czy ja mam dobry zestaw broni? Tak szczerze, to mi się kurwa nie wydaje, że mam dobry zestaw broni. Więc... ja jeszcze pojadę. Ja się muszę przygotować, bo potem będę się wkurzał. A tak sobie to machniemy. Elegancko. Że mógłbym sobie walnąć, wiesz, ten. Między GTA
San Andreasa Vice City, na przykład tego Red Dead'a, albo Sifu. Sifu to jest coś świeżego, żeby też nie walić samego retro, nie? Czekaj, tu jest jakiś safe? Nie ma. Tu się tylko kupuje bronię. I teraz pytanie. Kurwa, to się po prostu wchodzi, tak? O nie, to jest w ten sposób. O, no nie jestem zachwycony, tak szczerze. Minigun. Kurwa. Chyba coś zjebałem, nie? Ja nie chcę minigana, ja chcę to. Minigana nie chcę. Dobra. No mogłem się lepiej dozbroić, tak szczerze. I tak będę musiał do tego ammunition jechać. I tak muszę jechać, ale to tam sobie kupimy już tę strzelbę. Nie wiem, czy granaty kupię. Chyba nie. Ale ten. Ale co chciałem powiedzieć? Ale wyrzutnia jest ok. Wyrzutnia jest ok. Rewolwer. Nie urządza mnie rewolwer chyba za bardzo. To chcę. To jest w porządku. To nie. To nie. To mam. No bo dobra, wezmę ten rewolwer. Zobaczymy. Będzie git. Nie, rewolwer więcej nie trzeba. A, już taki mam hajsu. Dobra. No robimy to. Robimy to. Jedziemy. Jedziemy. Myślę, że jest w porządku już, jeśli chodzi o bronię. Naprawdę. Myślę, że jest serio ok, tylko żebym teraz życia nie stracił gdzieś głupio. Żeby życie i Kevlar zostało zachowane w pełni. Tam sobie jeszcze walniemy save'a. No i będzie git. No i będzie... Wow. I będzie git. Dobrze. Zapiszę, ale... No chyba mogę tutaj, w tej willi zapisać mimo wszystko, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że powinna być opcja. Poczekaj, bo tu będzie... No zdziwiłbym się, jakbym nie mógł zapisać, tak szczerze. Nie, wydaje mi się, że nie wczyta tutaj. No. Jest sejwik. Patrz, sobie tutaj przejdę elegancko. Zrobimy drugiego save'a. O 20 jednak, o 20. Czekaj, mam wyrzutnię. Rewolwer. Kurwa, jest bronie są w porządku. Moim zdaniem. Normalnie z wyrzutnią w niego wjeżdżam. Wyjebane. What's going on? Tommy! Oh, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man.
One man! They knew Tommy, I was coming, Sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. No. No i co? I napierdalamy się teraz z nimi, tak? Kurwa, to był błąd, to był błąd, to był błąd. Poczekaj, poczekaj. No, jednak. Jednak to może nie być takie lightowe, jak myślałem. Kurwa, strasznie dużo ich jest. Strasznie dużo, a ja HP nie mam za bardzo. No, dużo HP tracę. No strzelę do niego, stary, proszę cię, proszę cię. Załatw tego zdrajcę Lensa. Ale nie wiem, gdzie on jest. O kurwa, No dobra, to ja jednak nie mam, jednak nie mam pomysłu na to. Albo tak zrobimy, o. Będą do mnie przybiegać. Ty, to nie jest głupie. Tylko właśnie, czy oni się kończą, czy nie? Kurwa, oni się mogą nie kończyć, to jest problem, gdzie jest Lens? Gdzie jest kurwa Lens? A, muszę wyjść. Poczekaj. O, zajebiście właśnie, to mnie właśnie martwiło tutaj, się nie kończą. No ja chcę RPG, ale... A, i on będzie uciekał, tak? Nie mam przejebane, tak szczerze. Dobra. To trzeba inaczej zrobić, kurwa, to trzeba będzie w chuj inaczej zrobić. Czekaj, bo oni w sumie biegną do tego pomieszczenia na Hama. To może... Może to jest metoda. Kasa mi leci w dół. Okej, bo to jest... no tak, oni mi zapierdalałem ten hajs. A że ja tam dużo kasy nie miałem, to... Okej. Czyli ja tak muszę tam być. Ja pierdolę. To będzie problem. Mam 15 HP. Ale chujowo. Ale z chujnia. Kurwa! Robimy inaczej, robimy to inaczej. Czekaj, to jest... Robimy to inaczej. Już, ja już wiem, co zrobić. Nie mogę misji włączyć. O właśnie. Misja jest niewłączona. I muszę pozbierać hajs. Muszę szybko pozbierać hajs. Bo inaczej tego nie zrobimy. Tylko czy tu jest kasa w ogóle? No tak... Powiedzmy.
Okej. Nawet na chwilę mogę tutaj sewnąć, nic się nie dzieje. No, mógłbym zrobić tak jak piszesz, ale już chuj, no już zobacz, uzbieram, no jest 19 tysięcy. Pojadę jeszcze do drukarni. Ci się kurwa strzelają tutaj. Jeszcze drukarnię zahaczę, jeszcze sobie zahaczę nawet doki. Dobra, 20 koła. Ej, mi się wydaje, że 20 koła, kurwa, to powinno chyba nawet styknąć. Salon samochodowy, ale tam są wyścigi, a nie stricte odbieranie hajsu. Tu mogę odebrać hajs. Nie jest dużo, ale... ale coś tam jest jeszcze. Jak były save'y, to chyba tam się... jak były save'y, chciałem powiedzieć, to chyba... minęło parę dni i powinno tam to wczytać. Ile? Jezu, no mogło być lepiej. Dobra, 24 koła. Chyba git. No ile tu jest? No jest tak sobie, nie? Robimy to. Spróbuję przynajmniej. Tommy. Oh, good, good. Listen. Tommy. Pierdolety. Wychodzę, oni wchodzą. Napierdalam ich i jest siema. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Up yours! Nawet dwóch na hita padło. You want more? Na razie jest okej. Na razie jest podręcznikowa. No. Gdzie jest lens? Jest już. No i zjebałem ten podręcznikowy run. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Dobra, na chwilę się schowamy. No na chwilę, dosłownie na chwilę. You hear this now? Dobra. Nie, dobra, już muszę jednak wychodzić. Czekaj, przejdę sobie tutaj. Kurwa, ale to zjebałem. Boże, jak ja to zjebałem. Teraz nie mogę tylko umrzeć. Na dół. Na dół, biegnij na dół, chłopie. Dobra. Kasy jeszcze jest, ona sobie spokojnie leci. Teraz na samą górę, żeby się nic nie zjebało. No i dawaj go. Dojechany. I teraz co? Teraz Lensa, nie? Nie Lensa, tylko Saniego. Czy co?
Dobrze myślę, czy kurwa źle myślę? Jeszcze sobie pójdę po kamizelkę, jeszcze mamy trochę czasu. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Ammo mi się kończy, to mnie trochę martwi, ale... Dobra, tutaj jest parter, tu będzie pięterko i tutaj będziemy musieli zejść. Teraz będzie ich w chuj. Ale kurwa, damy radę. Prawda? Prawda? Czy nie? Dobra. O, już jest! On nie ma minigana? Myślałem, że ma. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? Nie ma minigana. Ja byłem przekonany, że ma minigana. Że miał. Coś mi się pojebało, ewidentnie. Dobra, i teraz... No nie, no teraz ja muszę przejść. Muszę to przejść, no jakby nie ma... Oni się nie kończą też tutaj, nie? Na tym etapie. Kurwa, obawiam się, że się nie będą kończyć też. Ja pierdolę. Czy on strzela pod spodem we mnie, czy mi się kurwa wydaje? Dobra, zaraz mi zapierdoli. Muszą na dół, znowu. No tak, ale ja mogę w ogóle z dołu dojechać przecież. Teraz. Ty. No i nie wiem, czy ryzykować, bo ja się boję, że ja z tego... Jak z tej wyrzutni pierdolnę, to się sam zabiję, tak szczerze. Takie mam kurwa wrażenie. No spróbuję. Spróbuję mu zajebać z tej wyrzutni. No to nic nie da. You still got problems with me, pal? Moja celność jest kurwa tragiczna. Dobra, nie żyję. Sony został zajebany po gierce. Mega finał gry. Kupiłem wyrzutnię rakiet i nikogo nie zabiłem z tej wyrzutni. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy! I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Fajnie. I tyle. Nawet im się chciało przetłumaczyć napisy. Ciekawe. Trzymaj się, Luis, trzymaj się. I po gierce. 30 tysięcy. No i fajnie.
No i fajnie. Vice City udało się przejść w tym cholernym padzie. Spoko. Ja myślę... Jeszcze telefon? Tommy, it's Paolo. How are you? Right, mate. Anyway, thought I had to drop you a line. Oh my good lord, my son, you would not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalker or something, just down in Little Havana, mate. So the name was Mercedes or something. Oh my god, mate, you gotta check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had and all. Keep your potato skin fluffy, seeing ya. No, fajnie. Fajnie, fajnie. Sytuacja wygląda tak. Gra zakończona. Vice City udało się przejść. I teraz, teraz będzie kombinowanie. Teraz będzie kombinowanie nad kolejnymi. Ja myślę, że LA Noir oczywiście też, ale myślę, że Sifu, Red Dead Redemption, jedynka na PS5, a później możemy San Andreas w wersji PS5 walnąć. No i spoko. Dziękuję wam za bardzo za przygodę z Vice City i na razie. Hey.